Budowa ścieżki rowerowej przy Łopuskiego od skrzyżowania z Jedności Narodowej do mostu na Kanale Drzewnym zakończyła się w listopadzie 2018 roku. Docelowo miała się łączyć ze ścieżką, która znajduje się na moście od ulicy Rzecznej. Do ich połączenia brakuje kilkunastometrowego łącznika na moście. Łącznika, który póki co dzieli. W tej chwili stanowi dużą niedogodność zarówno dla rowerzystów, jak i pieszych. Początkowo miasto planowało wybudować ten odcinek ścieżki w ramach formuły Zaprojektuj i wybuduj. Po trzech przetargach nie udało się wyłonić wykonawcy, dlatego w ubiegłym roku miasto postanowiło zmienić formę podejścia do tej inwestycji, czyli najpierw wykonać projekt, a potem ogłosić przetarg. Miasto wyłoniło wykonawcę projektu, którego koszt to 49 tysięcy złotych. Projekt ma być gotowy do końca października. Następnie miasto będzie musiało uzyskać pozwolenie na budowę, w tym od Wód Polskich, bo ścieżka będzie biegła nad Kanałem Drzewnym. Inwestycja ma zostać wprowadzona do przyszłorocznego budżetu. Jeżeli tym razem nic nie stanie na przeszkodzie, to budowa kilkunastometrowego łącznika na moście będzie realizowana w przyszłym roku.